Karzełek polski, kuropatwiany, przyciemniony. Na wystawie krajowej w Kielcach 2020 roku została zarejestrowana nowa barwa karzełka polskiego. To jest kuropatwiana przyciemniana, inaczej nazywana dziką. Zostało zaprezentowanych 10 ptaków tej barwy z 3 lat. 2 sztuki z 2017 roku, 4 sztuki z 2018 roku i 4 sztuki z 2019 roku. Kogut, głowa czarno-brązowa, grzywa od brązowej do złocisto-brązowej z bardzo czytelnym, szerokim, czarnym rysunkiem wzdłuż sosiny piór i ciemnobrązowymi zakończeniami. Grzbiety i ramiona ciemnobrązowe, pokrywy skrzydeł ciemnobrązowe z poprzecznym, czarnym, metalicznym, śniącym lusterkiem. Siodło czerwono-brązowe, każde pióro ma czarny rysunek wzdłuż sosiny i ciemnobrązowe zakończenie. Pierś, bok, uda czarne. Brzuch jest szaro-czarny. Plotki pierwszego rzędu czarne. Ogon czarny z zielonym połyskiem. Kura, głowa czarna, grzywa od czerwono-brązowej do złocisto-brązowej z dużym rysunkiem wzdłuż sosiny piór i łatwo dostrzegalnym obrzeżeniem. Pióra na grzbiecie, pokrywie skrzydłowej i ogonowej, ciemnobrązowe z widoczną jasną stosiną. Pierś kasztanowo-brązowa z widoczną jasną stosiną. Brzuch uda szare, plotki pierwszego rzędu czarne, sterówki są koloru czarnego. Podczas wystawy krajowej został zarejestrowany jeszcze jeden kolor karzełka, biały. Ptaki przygotowane na lęgi. Wśród nich jest jednak kura czubata. Jednodniowe kurczęta tej barwy. Karzełki oznaczają się wybitnym instynktem macierzyńskim. Kwoki kilkukrotnie wysiadują jaja i wodzą pisklęta w ciągu sezonu. Kury bardzo często ukrywają swoje gniazda i wyprowadzają lęgi na dziko, co utrudnia pracę hodowcom.